Siemanko, z tej strony MJack, a dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym trailerze do chapteru 3 Poppy Playtime. 3 dni temu, jak dobrze liczę dla was, 3 dni temu, wyszedł trailer do chapteru 3. Robiłem jego omówienie, nie zaznaczyłem tam wielu mocnych kwestii fabularnych, ponieważ chciałem nagrać o tym osobny film, który teraz widzicie. Zacznijmy od początku. Generalnie trailer wyszedł. Jest bardzo małostkowy, pokazuje nam tak naprawdę tylko jedną rzecz nową i wszystko to, co już znamy, czyli maskę gazową. Maskę gazową, którą, tak jak mówiłem w poprzednim materiale, może być nową mechaniką, aczkolwiek uważam, że to jednak jest w pełni też informacja fabularna, tak jak wspominałem, o gazie. Gazie, który prawdopodobnie pomagał naukowcom albo pozbyć się pamięci dzieci, które później były niejako wszczepiana ich świadomość do zabawek, albo też po prostu gaz już sam w sobie pomagał pozbyć się z dziecka, jakby przenieść z dziecka duszę do zabawki, choć nie wiadomo, jakby to miało do końca działać. Ważnym bardzo motywem jest to, co mówi założyciel Playtime Co. w samym trailerze i tu go zacytuję. Będziemy analizować prawdopodobnie linijka po linijce i będę po prostu mówił, jakie są moje przypuszczenia co do tego. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego dla mojej duszy, niż bycie powodem uśmiechu dziecka. Być iskrą, która rozpala wszystkie ich nadzieje i marzenia. Tym dzieciom zawdzięczamy wszystko. Ta firma i jej zabawki są niczym bez nich. Dlaczego są niczym bez nich? Dlaczego ta firma zawdzięcza wszystko dzieciom? Można by było pomyśleć, że to jest takie niewinne stwierdzenie, no bo w końcu to jest fabryka zabawek, więc gdyby dzieci nie chciały się bawić zabawkami, firma nie mogłaby przetrwać na rynku. Normalna rzecz. Ale to nie chodzi o to. Tu jest ten kluczek. To bardziej mroczne stwierdzenie. Ta fabryka zawdzięcza wszystko dzieciom, bo to dzięki dzieciom te zabawki żyją. Ta firma jest tak słynna, bo te zabawki mają swoją świadomość, można z nimi rozmawiać, można z nimi się bawić. One są żywym, niejako przyjacielem, a to jest zawdzięczane właśnie dzieciom, ale dzieciom nie tym, które się nimi bawią, tylko dzieciom tym, które są bez domu, tym z sierocińców. I tu przechodzimy do bardzo ważnego motywu. Dlatego z ogromną przyjemnością jako założyciel Playtime Co. ogłaszam Playcare. Dziecko nigdy nie powinno być pozostawione bez miłości, nigdy bez ręki do uścisku, kiedy widzą potwora w swojej szafie. Niech Playcare przyniesie radość, inspirację i uśmiech każdemu dziecku, które przekroczy te drzwi. A wiecie, o czym mowa? Playcare to jest sierociniec. Sierociniec na miejscu. To jest nasz dom dziecka na miejscu. Specjalnie pominąłem tą linijkę, żeby zaznaczyć to na końcu. Nasz dom dziecka na miejscu. Czyli Playcare, do którego udamy się w 3 chapterze, dosłownie będzie zalążkiem tego, gdzie i w jaki sposób dzieci i ich ciała, ich dusze, ich umysł był wykorzystywany do tego, by później być przeszczepionym do prototypów, a następnie do pełnych, w pełni funkcjonalnych zabawek, które miały swoją świadomość, które miały swoje zachowania. I to jest tak ważne fabularnie. Wydaje się ten trailer tak małostkowy dla osoby, która go ogląda. No, maska gazowa, no i co? Dlaczego nie pokazali gameplayu? Dlaczego nie pokazali nowych mechanik? Dlaczego nie pokazali nowej lokacji? No, gówno nie trailer. Właśnie nie. Ten trailer pokazuje nam bardzo dużo w kwestii fabularnej i udowadnia, że faktycznie teorie kręcone wokół tego, że to dzieci z sierocińców były wykorzystywane do tego, żeby zasilić duszą i jakby świadomością dziecka te zabawki, jest prawdą. Tutaj mamy dodatkowe wyjaśnienie, czym jest Playcare. Playcare jest sierocińcem na miejscu, czyli generalnie wszyscy rodzice, którzy chcieli pozbyć się swojego dziecka z jakiegoś powodu, mogli przynieść je do Playcare i Playcare z otwartymi ramionami przyjmowało to dziecko, ale te dzieci nie były tam szczęśliwe i stąd jest końcówka tego traileru, gdzie te dzieci słychać, jak płaczą, krzyczą, wołają o pomoc i ratunek,
bo one nie chcą tam być. I tu też jest wyjaśniona kolejna kwestia, czyli sierociniec na miejscu. Nie! Założyciel Playtime CEO nie wypuszcza swoich pracowników do losowych sierocińców i oni nie musieli przechodzić wcale przez żadne tam dokumentacje i tak dalej, jak to jest z adopcją dzieci, że no, my możemy adoptować wasze dziecko, a później to dziecko przepadało. Nie! Oni mieli sierociniec na miejscu. To oni przyjmowali dzieci. To oni wiedzieli, jakie dziecko nada się do jakiej zabawki i eksperymentowali na nich do woli. Bo nie przejmowali się tym, że nagle ktoś przyjdzie i powie: ej, bo moje dziecko przepadło. To nie FNAF. To nie FNAF, gdzie dzieci po prostu zaginęły gdzieś losowo i nagle były animatroniki żywe. To jest Poppy Playtime. Poppy Playtime, gdzie zostało to wykorzystane lepiej. Potencjał fabularny jest naprawdę ogromny i bardzo jaram się tym, jak bardzo przerażająca i okrutna jest ta fabuła. A taka powinna być fabuła gier horrorowych, każdej gry horrorowej. Powinna mieć jakieś konkretne wytłumaczenie, dlaczego im się to upiekło i dlaczego te zabawki żyją. I mamy tu dosłownie na tacy podaną tą odpowiedź. Chapter 3 na pewno pojawi się w 2023 roku, co wiemy po trailerze. Na pewno pojawi się gdzieś na początku przyszłego roku i będzie to na pewno miesiąc od stycznia do marca, myślę, że nie później. Czy będę ogrywał? Na pewno będę ogrywał, więc jeżeli was to interesuje, to zostawcie subika, łapeczkę w górę dla zasięgu. No i dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach, materiałach, live'ach, coverach. No i cześć! Miłego dnia wszystkim!